Jakiś czas temu opowiadałem o różnych rodzajach ruchu. Mówiłem o ruchu jednostajnie przyspieszonym, jednostajnie opóźnionym i ruchu jednostajnym. Wszystkie z tych ruchów odbywały się po linii prostej. Można je opisać równaniami, które w postaci ogólnej przedstawiłem dla każdego z zaprezentowanych przykładów. Więcej o tych równaniach, skąd się biorą i jak je zastosować opowiadałem w innych filmach. Zauważcie, że każde z ciał przemieściło się o taką samą odległość w takim samym czasie, pomimo realizacji ruchu w zupełnie inny sposób. W tym filmie pokażę wam, jak wyznacza się czas spotkania i miejsce spotkania dwóch poruszających się ciał na podstawie równań ruchu. Prześledzał teraz ruch dwóch pociągów i określał miejsce oraz czas ich spotkania. Oba pociągi poruszają się z porównywalną prędkością. Zapiszę dla każdego z pociągów wzory na położenie od czasu. Początek układu odniesienia, w którym znajduje się początek układów współrzędnych, przyjmujemy w dowolnym miejscu, a najczęściej dla ułatwienia obliczeń w początku ruchu jednego z ciał. W tym filmie specjalnie przesunąłem początek układu odniesienia w inne miejsce. Zapisuję równania ruchu obu pociągów dla wskazanego układu współrzędnych. Pociąg A porusza się ruchem jednostajnym. Jego współrzędne położenia, XA, znajduje się na lewo od początku układów współrzędnych, czyli będzie wpisana na minusie. Zwrot prędkości pociągu A jest w prawo zgodnie z przyjętą osią, więc wartość tą wpiszemy ze znakiem plus. Dla pociągu B współrzędna położenia jest po prawej, więc znak ma dodatni, a prędkość tego pociągu ma zwrot przeciwny do osi przyjętego układu współrzędnych, więc zapiszemy ją ze znakiem minus. Warto odnotowanie jest to, że układ odniesienia pozostaje w całym doświadczeniu nieruchomy. W momencie spotkania ciał ich położenia muszą się zrównać, a oznacza to, że położenie xa pociągu A będzie równe położeniu xb pociągu B. Mając takie założenie, wzory do siebie przyrównuję i obliczam czas spotkania. Posiadając czas i równanie ruchu, bardzo łatwo wyznaczyć jest miejsce spotkania pociągów. Wystarczy podstawić czas pod jedno z równań, uzyskując w ten sposób położenie. Oczywiście nie jest ważne, które równanie wybierzemy, ponieważ wartość położenia wyjdzie dokładnie taka sama. Mogą jeszcze obliczyć pokonaną drogę przez każdy z pociągów w następujący sposób. Na koniec narysuję wykres położenia od czasu dla obu pociągów. Miejsce przecięcia się tych dwóch linii wskazuje nam czas i miejsce zderzenia. Zobaczcie, że linie się złamały i dalej poruszają się równolegle do osi czasu, ponieważ pociągi stoją w miejscu w danym położeniu. Ważne jest to, że miejsce uznane za początek układów współrzędnych w żaden sposób nie wpływa na wynik zadania, a jedynie na stopień skomplikowania tego zadania. Zobaczcie, jak wyglądałyby obliczenia, gdyby za początek układów współrzędnych przyjąć położenie początkowe pociągu A. Czas spotkania pociągów można było obliczyć też na skróty, korzystając wprost z obliczania prędkości względnej jednego pociągu względem drugiego w ruchomym układzie odniesienia. Innym z przykładów, w których można wzory zastosować, są wyścigi na jedną czwartą mili. Jakiś czas temu podziwiałem zmagania ponad tysiąc konnych maszyn w motoparku Łęcz. Ruch pojazdów jest w pewnym stopniu uproszczeniem i przybliżeniem ruchu jednostajnie przyspieszonego, bo bardzo ciężko przyspieszać samochód, utrzymując stałe przyspieszenie. Do celów dydaktycznych wykonałem modelową symulację, w której pojazd A wystartował o jedną sekundę szybciej niż pojazd B. Pomimo lepszego refleksu kierowcy samochodu A, nie zdołał on dojechać pierwszy na metę. Spróbuję obliczyć miejsce wyprzedzenia pojazdu A przez pojazd B. W tym celu muszę znać kilka parametrów. Najdokładniejszym jest czas przejazdu obydwu pojazdów wyznaczony przez fotokomórkę znajdującą się na końcu toru. Znając dystans pokonany przez oba pojazdy w tym czasie, wynoszący 1,4 mili, mogę wyznaczyć średnie przyspieszenie w ich ruchu. Posiadając wszelkie potrzebne informacje, zapiszę równanie położenia od czasu dla obu pojazdów. Z równań tych usuwam x0, ponieważ przyjmuję, że oba pojazdy startują z początku układów współrzędnych. Dodatkowo żaden z pojazdów nie posiadał prędkości początkowej, dlatego też usunęł v0 razy t. Dzięki temu, że pozbyłem się niepotrzebnej części równań, mocno się one uprościły. Idźmy dalej, bo to jeszcze nie koniec przekształceń. Pojazd wystartował o jedną sekundę wcześniej i trzeba to uwzględnić w równaniach. Muszę dopisać ten dodatkowy czas do jednego z równań w jeden ze sposobów. Mogę odjąć tę jedną sekundę od czasu dla samochodu B, który wyruszył sekundę później względem samochodu A, albo dodać jedną sekundę do czasu samochodu A, który wyruszył sekundę wcześniej względem samochodu B. Wszystko zależy od tego, z którym pojazdem powiążemy czas i początek pomiaru tego czasu. Jeśli chcę dowiedzieć się, po jakim czasie pojazd B dogoni pojazd A, to należy przyrównać otrzymane równania do siebie. Znając już czas, podstawiamy go do jednego z równań położenia od czasu i otrzymujemy położenie, w którym pojazd B wyprzedził pojazd A. Podobnego zabiegu nie potrafiłbym zrobić w obliczeniach opartych o prędkość względną, bo dla tych pojazdów prędkość względna zmienia się w czasie ich ruchu. Znając czas spotkania, moglibyśmy co najwyżej ocenić różnicę prędkości między tymi pojazdami w danym momencie ruchu, co też uczyniłem. Na zakończenie przedstawiam tradycyjnie wykres położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu dla obu pojazdów. Tym razem wykresy zostały narysowane w oparciu o model, a nie o dane pomiarowe, dlatego też nie znajdziecie na nich kropek wskazujących kolejne punkty wyznaczone w doświadczeniu. Czasem jednak metoda z równaniami ruchu może okazać się niepoprawna. Zobaczcie taki przykład. Pojazd A i pojazd B jadą na siebie ruchem jednostajnie opóźnionym. Znamy wartość opóźnienia ruchu tych pojazdów oraz odległość początkową między nimi. Chcielibyśmy w tym zadaniu dowiedzieć się, w którym miejscu spotkają się, o ile spotkają się, a jeśli to spotkanie nie nastąpi, to w jakiej odległości od siebie zatrzymały się te pojazdy. Moim zdaniem, najlepiej zadanie rozpocząć od narysowania rysunku poglądowego i rozpisania równań ruchu dla obu pojazdów z uwzględnieniem kierunku i zwrotu prędkości oraz przyspieszeń. Pamiętam przy tym, że zgodnie z przyjętą osią, to co ma zwrot w prawo będzie miało znak dodatni, a to co ma zwrot w lewo znak ujemny. Tak naprawdę mówimy o wektorach jednowymiarowych, ale nie będę o tym wspominał, bo nikt nie lubi wektorów. Teraz mogę przyrównać te równania na położenie od czasu, bo szukamy miejsca, gdzie się spotkają te pojazdy, tak jak robiłem to poprzednio. Wykonują teraz niezbędne obliczenia i okazuje się, że tym razem równanie to nie ma rozwiązania z punktu widzenia fizyki, a co za tym idzie, nie ma takiego miejsca spotkania. Co to oznacza? Dokładnie to, że pojazdy musiały zatrzymać się przed spotkaniem ze sobą. Aby znaleźć odległość między tymi pojazdami, muszę dowiedzieć się, ile wynosi pokonana droga przez te pojazdy, aż do chwili zatrzymania. Znając drogę obu pojazdów oraz całkowitą odległość początkową między nimi, mogę obliczyć odległość między nimi po zakończeniu ruchu. Tutaj przedstawiam Wam jedno z zadań maturalnych opartych na równaniach ruchu. Jego rozwiązanie znajdziecie na końcu filmu. Po tym filmie powinniście wiedzieć, w jaki sposób można wykorzystywać równania ruchu w różnych zadaniach. Należy przy tym pamiętać, że mamy pewne ogólne równanie dla ruchu prostoliniowego i równanie to należy dostosowywać do warunków panujących, czyli rodzaju ruchu pojazdu, jego położenia i kierunku, w którym pojazd się porusza. Prawdopodobnie większość zadań będzie upraszczana do jednowymiarowych, więc nic trudniejszego nie powinno Was spotkać, niż to, co zaprezentowane w filmie. Równania ruchu będą przewijać się przez całą kinematykę, ale też dynamikę, bryłę sztywną, a także mogą pojawiać się w wielu innych działach fizyki. Opanowanie tych równań jest więc kluczowe z punktu widzenia dalszej nauki fizyki. Więcej o równaniach ruchu opowiadałem w osobnych filmach i zachęcam Was do ich obejrzenia. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmie z Projektu Fizyka. Cześć!